Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, czyli 13 marca 2024 roku, około godziny 20:20. I na początek tu puściłem ciężarówkę z beczką do mleczarni, właśnie od piekarni, gdzie tu dolał tego mleka do pełna. A tu jeszcze miałem te palety wyjąć, kurczaczki, dobra. Zawrócimy sobie tak jakoś. Generalnie kontynuujemy sobie prace polowe w lipcu. Dosłownie tam pod koniec poprzedniego odcinka. Je rozpocząłem. Wożę się czterema nowymi ciągnikami kupionymi w poprzednim odcinku. Dobra, tu chciałem... No tu ja, które przywiozłem, ale generalnie będzie nie za dużo. Zmieniamy i bierzemy te palety na... farmę. Cofaj, cofaj, cofaj. Teraz wyjdź i zobacz, co coś narobił. Dobra, zmienimy sobie z powrotem. W sumie to jeszcze można by wyletnąć tych palet. 7. Można by jeszcze podjechać pod płatki zbożowe, nie? Bo też tam tego trochę jest. No akurat 4. Przecież nie, tam 4 są na zewnątrz też. Wydaje mi się, że tam 4 są jeszcze palety na zewnątrz i kilka w środku. Mamy lipiec. Może po ubraniu jeszcze skoczymy? Jak to tam wygląda? Nie wiem. Jest ten kombajn gdzieś tam niedaleko. Ten też tu skończył. Tego zwolniłem. Ten kombajn ma kawałeczek mat tam do końca pola. Nie będę biegł przez całe pole. Dobra, tym zjedźmy sobie gdzieś tam na bok. To jest właśnie między innymi nowy masej kupiony w poprzednim odcinku. No ale też jest nowy fendzik, nowy dość twarduży. Bo małego już też tam mam. Mniejszy dojczwar. Też od jakiegoś tam update'u kupionego. Kupiłem go, nie? To jest właśnie większy dojczwar. Jest kubotka nowa. 200-konna. Dobra. Na razie go puśćmy tu. W takim razie. Dopełnimy sobie, tu jest też prawie pełny zestawik. Tu też ten jedzie. Tu też trzeba słomę zebrać. Tym podjedziemy i go puścimy za chwilę. Kosiarkę też trzeba puścić za chwilę. Na kolejnym polu. Także dziś kontynuacja właśnie sianokosów. No póki co tam protomik z kosiarką jeździ. Ale tam trzeba będzie jeszcze sprosować, owinąć. Część owinąć, bo część myślę, że nie będę owijał. Tylko sobie od razu zbiorę do owiec, nie? Drugi paszowóz myślę, że kupimy i będę już jest kostek tam karmił, a nie luzem samozbierającą. Żeby nie była zajęta cały czas. No niecałe 4 przyjazdy już pełny zbiornik. Niecałe 4 zbiorniki tu wchodzą na tą przyczepę. Sporo naprawdę. Dobra, puśćmy tego, aby się tu nie zawiesił. Puśćmy tego, ale to dopiero jak... Pewnie zbiornik ma chyba John Deere, tak? Odejechał akurat ciężarówką, wydaje mi się też. Dobra, jakoś tak chyba... Można go puścić, na tej trawie to naprawdę dużo leży. Także na lewiku, a prawie dają do końca. No, na końcu metką brakło dosłownie tych 4 przyjazdów. Tu też trzeba będzie odebrać. Ten tu sobie działa. Spoko. Ten tu też dojeżdża. Tego można na razie zwolnić. Ten tu też dojechał. Okej. W takim razie, którego gdzie tu wyślemy teraz?
Ten tu śmiga. Gdzie rozdawamy gniewkę teraz? Wejdźmy na mapę. Myślę, że na 8 nie, na 10 też nie. A na 17 ma być kurczaczki, teraz owiec siany, pewnie. Także słoma i tak dalej, tam na listopad. No chyba, że na tej 8. Chyba, że na tej 8. Gnojówka, kultywator i potem co? Ewentualnie kukurydzę? 2,16 hektara. No, minimum. Minimum takie pole muszę z kukurydzą zasiać. Czwórka, piątka chyba nie. Dziesiątka ze słomą też raczej nie. Także co, gnojóweczka na 8, tak? Po tej soi. I później siewnik punktowy. I kukurydza. Od góry. Tym razem. Pewnie tam będą jakieś mijaki i tak, nie? No dobra. To co? Duży dojczwar? Do beczki? Może być, nie? Mały dojczwar miał być do przyczepy zielonej i odbiór od John Deere'a ewentualnie. Bo my zbieramy owiec na 10, gdzie jest ponad 2 hektary, tak? 2,5? No prawie 2,5 hektara. Ale to już ponad połowę skosił. Także dwa zbiorniki się zmieszczą. A nie napełniłem tej beczki. Także jeszcze raz. Starczy na to pole w ogóle? Tej gniewki? 44 tysiące litrów. Kurczę, może braknąć minimalnie. Nieco ponad 2 hektary. Może tam minimalnie braknąć. I będę to musiał kończyć obornikiem. Może tak być. No dobra. No dobra. Także z sianokosów właśnie będę chciał sobie zrobić jeszcze live'ika. Nie wiem dokładnie kiedy. Także być może właśnie gdzieś tu pomiędzy odcinkami, którymiś tu sobie to ogarnę od góry. Chyba tak miało być. I co, New Holland mały? To jest jeszcze 200-konny. New Holland mały z kultywatorem, czy jak to robimy? Dylemacik. Dylemacik. Tutaj dopełniamy na pewno płatkami zbożowymi i lecimy tym na farmę. No i tu jeszcze jedno akurat. Ale to sobie do pełna zgarniemy, chociaż tam jeszcze w środku są ze 4 czy 5. O, 4 były, także tu jeszcze do pełna, ok. Ten niech dojedzie tutaj. I potem przypinka. Tego też możemy tutaj opróżnić i również wysłać w okolice obory i przepniemy do wywrotki, która będzie odbierać, myślę, że soję, nie? A dojczwar tamten, chociaż w sumie nie musi być dojczwar, będzie odbierał owiec. Dobra. Dobra, to gdzieś tu. Niektóre tam stoją. Zestawiki także. No i dobra, tu generalnie tą słomę bym chciał też zabrać. Zobaczyć sobie, czy można ją luzem też wyładować do krów. Myślę, że można. Aczkolwiek tak z 1/4, 1/3 maksymalnie przyczep raczej, nie? Żeby tam do pełna dosypać. Więcej to raczej nie potrzebuję. No fajnie, fajnie, fajnie się zbiera tą szczepą. Bo jest, wydaje mi się, że szerszy podbierak niż w prasie, nie? Także naprawdę jest elegancko. Jest elegancko, nie robi aż tak omijaków.
No, spoko, to jest sprawa, naprawdę. Czyli co, jeden akurat. Akurat jeden przejazd, tak? No ale raczej tam szczepem będę miał wolną. Nie będę właśnie ładował nią trawy. Nie będę ją zapchaną cały czas, nie? Trawą, więc. Kurczę, elegancko. No, z tamtej strony trochę jak zrobił, ale to było naprawdę szeroko. Na tym końcu. O nie, nawet czy opróżnię ją całą. Czy nie za dużo zebrałem. Ten tu jeszcze pędzi, dobra. Ten tu się zawiesił. Właśnie coś tak za dużo miałem tych pracowników. Coś tak jakoś właśnie miałem za dużo. Dobrze go tu puściłem. Jest ok, no bo on tak sobie zostawił jeden przejazd. Czy dwa nawet? Nie, jeden. Jeden. Tak szeroko to się wydaje. Dobra, szóstka tam rośnie z trzciną cukrową. Ten tu też stoi. Że na razie go możemy zwolnić. Ten tu też sobie działa. No i tam będzie John Deere z soją, tak? Także też możemy go tam wyzwolić na 17. Z owsem. Chciałem powiedzieć. Dobra, ten mniejszy dojczwar w takim razie niech będzie do. Do tej przyczepy, no to ciągników jest, stoi dużo, nie? Ale to jeden do rozsiewacza, jeden do opryskiwacza, myślę, że te dwa maseje podepniemy na stałe. A te właśnie, którymi tutaj, to jest ten mniejszy dojczwar, także 50 parę na godzinę leci maksymalnie. Ja chciałem tamtą największą przyczepę podpiąć. Ostatnio też sobie robiliśmy właśnie tymi trzema zestawikami, jeszcze tą naczepą od ciężarówki. Także na trzy zestawy robiliśmy sobie ostatnio sprzedaż soi, nie? Naprawdę fajna akcja, dużo się udało też zarobić. Czy on tak tu może dojechać do środka pola? Fajnie by było, nie? Bo ja ich tam zawsze na brzegu parkuję, ten też dojechał. Spoko. A tutaj to w sumie niedaleko jest. Także już może nie będę go wysyłał. John Deere'a puścimy. Ten sobie działa też prawie pełny. Tego puśćmy i tu będzie owiec, proszę Państwa. Na 17 tym razem, także za 4 miesiące to dopiero będzie. Ma ciężarówka go pokój chyba. Czy co tam jest? Chyba tak. I tego tu wysilimy, dobra. No też tam jakiś mniejszy trzeba będzie do przyczepy na belę. Właśnie do obrony. No, można by któryś z tych masajów. O, tu dużo tych sprzętów stoi. Z kultywatorem też jakiś. Tylko nie wiem, czy większy 300-konny do. Nie wiem, czy większy 300-konny do większego kultywatora, czy jakiś mniejszy z New Hollandem. Ten na przykład właśnie. Dobra, ten też pędzi. Jakoś go minął. Albo przepchał nawet. Tak mi się wydaje, że ten. Ta ciężarówka tu nie była, nie? Dobra, ciężarówka też przepinka pod naczepę i odbiór soi, nie? Wydaje mi się, że tak. Ten zbiornik ma chyba winogrona znowu. Może tutaj zaparkujemy. Zmieścimy się tu jakoś. Żeby tam już dookoła. Tak daleko nie jechać. Trochę tu krzywo, było ciasno. I tak podjechałem z tymi naczepami, ale powinno być ok. No i tego ziomeczka puszczamy na ósemeczkę. Żeby tam nie przytrzeć. Tego tu wyślemy. Dalej, kierownik dojechać. Tak na pole ciężarówką. Ten też za chwilę. Tego to trzeba opróżnić, także podjeżdżamy. No i dojczwar też tam pewnie dojął. Także opróżniamy John Deere'a i go tam już też
Ten sobie tu jeszcze działa, chyba przejął z jednego pola na drugie, także elegancko. Ten też dojechał, także możemy go wysłać. Chociaż nam za chwilę będzie brakowało tych pracowników, nie? Chociaż tutaj 6 metrów ma tamten, jeździ 10 na godzinę, a ten ma 6 metrów i tam będzie jeździł 15, czy chyba 15 dokładnie. Także generalnie... Może go dogonić. Ale będzie można go w międzyczasie ewentualnie zwolnić, nie? Zawsze. O, mamy prawie jedną kostkę już. Spoko, ci tu jeszcze stoją. Jak te ciule. Nie wiem jeszcze co z kultywatorem, co i jak. Ale dobra. Tego też tu możemy opróżnić i wysłać dalej. No i z tą słomą też tu trzeba będzie. No spracować, nie myślę. Reszta już tu powinna wejść akurat. Na zbiornik, no bo tu już jesteśmy za połową. Ciekawe, czy tam nie trzeba będzie poprzeczniaka zrobić przy tej stacji benzynowej. Dobra. Wysypał się cały, to niech jedzie. Ten to też dojeżdża. Szkoda, że tam rura jest od... No tu po prawej też 13 godzin rośnie elegancko. Musimy tam koło winogron odjechać z torem. Szkoda, że ten jest od środka pola, nie? Trzeba wjechać tutaj w szkodę. Też za połową jest tu pola, także spoko. Szkoda, że kukurydzy nie zasiałem tutaj żadnej. Także no, proszę Państwa, nie wystarczyło mi tego owsa z pola numer, zapisujemy elegancko, z pola numer 4. Nieco ponad 1,5 hektara. I zabrakło, nie ten klawisz, nie ten klawisz, ten klawisz. Zabrakło mi tutaj właśnie do produkcji płatków zbożowych. A i sorgo też mamy tam mapiące chyba, tak? To nawet spoko. Zabrakło mi owsa, więc no około 2 hektarów trzeba siać i owsa i kukurydzy. Teraz właśnie co te, co zbiór, co te 4 miesiące. No a teraz mi kukurydzy znowu zabraknie. Także musimy ją zasiać też tutaj na po tej właśnie soi. Musimy pamiętać. Już ci tu odjeżdżam ziomeczku za torem, już. Drugi zbiornik już. Także nieco ponad pół przyczepy. Ten zanim się zmienia tych biegów, to masakra. No tam napiąca mamy sorgo, także w sumie to już spoko będzie mąka. No to będziemy chlebów pewnie więcej produkować, bo braknie mi jajek do ciast. Ten dość śmiga elegancko z owsem, spoko. Jednego z tych masajów też trzeba będzie z przyczepą na bele. Dlatego to ja nie mam teraz pracownika, więc nie ma co chyba go na razie puszczać. Czy ta z kosiarkami śmiga sobie elegancko? Jak to tu wygląda? Nie, nawet dojeżdża. Tu jeszcze ze 3 przejazdy chyba. Także chyba będzie spoko. Zobaczymy tam dalej, nie? Nie będę mówił hop, dopóki nie skaczę. No dobra, to gnojóweczka i tak dalej, no to przygotowane już mamy sprzęty, ale pracowników brakuje, więc trzeba będzie się z tym na razie wstrzymać. Tam już tu się zmieści reszta. Spoko. Tu możemy tą słomę w takim razie teraz. No i z tą prasą jest fędzik, tak? Sianko w sumie nie są pilne. Bardziej pilna jest ta słoma, nie? Więc za chwilę też tutaj fenda przyślemy, żeby zebrał tą słomę. Znaczy, no ja muszę to zrobić w wolnej chwili, nie? Pracownikiem tego nie ogarnie niestety. Tak samo jak i z prasowaniem trawy, i z owijaniem potem, czy z grabianiem poza też polami, nie? Dobra, chwila prawdy generalnie. No tak jak myślałem, da się tą słomę tutaj w ten sposób, nawet się nie zmieściła cała. Nawet się cała nie zmieściła, chociaż powiem Wam, że ja to chyba smolę. Pełną sobie przyczepę samozbierającą tutaj wrzucę tej słomy i postawię ją u krów i tyle, nie? Bo wydaje mi się, że nawet tej słomy więcej schodzi niż tej trawy u owiec. Kupię drugi paszowóz i będzie wygodniej po prostu tą trawę i przechowywać właśnie na dłuższy okres też czasu u owiec. Dobra, także w sumie nie mam pracownika. No i to nawet spoko sobie tej słomę zbierzemy, będziemy trzymać w tej przyczepie. O, tu jeszcze w tą sprawę
Ten ziomeczek, ten jest też prawie pełny. I tu sobie działają, spoko. No, brakuje mi teraz pracownika, no bo tam wszyscy pracują i... I siewnik jeden śmiga, nie? No tak, go też trzeba wysłać. Nie ma kurczę kiedy, no. Tak samo tego. No, tą zabijarką tak samo. No i kultywator też tam na pole, no i siewnik punktowy. Kurczę, wszystko naraz. No z siewnikiem też masy i mógłby być teoretycznie jeden. Także zepnijmy sobie, bo pewnie to już jest albo ostatni, albo przedostatni odcinek, który dziś nagrywam. JCB też jest wolny. Kupiłem sobie większe, kurczę, nowsze ciągniki. To on poszedł w odstawkę. Trochę szkoda, nie? Trochę szkoda. Dobra, także mniejszy kultywator może być w sumie. Niekoniecznie musi być ten duży. Siewnik punktowy i tu będzie, proszę Państwa, kukurydza. Po gnojóweczce. Któryś tam ma pełny zbiornik pewnie. Ten. No i się cofa od połowy pola. W sumie też to nie jest pilne, nie? No i ten nowy dojechał. Elegancko. Nie zatrzymał się tam na początku tego przejazdu. I skończył robotę. Elegancko. Tam jest góraczków dużo w lewym górnym rogu. Przybliżmy. Elegancko skoszone, kurczę, fajno, fajno. Do Landiniego można podpiąć drugi siewnik. Bo tu w sumie puszczam pracowników, więc mogą śmigać tymi starszymi maszynami. A tymi, którymi ja będę jeździł, no to można... To mogę... Właśnie... Podpiąć nowe maszyny, nie? O to chodzi, dobra. Tego sobie na razie zwolnimy. W takim razie... Tego puśćmy na 17. Albo najpierw Fynda. Najpierw Fynda puśćmy... Tu. Żeby dojechał. Teraz tego na 17. Landini może być właśnie z siewnikiem drugim. Ale w sumie gdzie ten siewnik? Tam po bawełnie jeden. To będzie punktowy po klasie po zbiorze soi, ale tam jest kultywator i gniojówka, także będzie punktowy siewnik. To miało być, kurczę, gdzie jadę? Tam. Czerwona przyczepa nawet fajnie pod kolor. Także to punktowy, a po John Deere jeszcze jest słoma do zbioru, więc też nie. Tu jest zaczep, dobra. Tego na 17, żeby tam belka nie blokowała potem John Deere'a. Tira lira. Nawet jest wolny jakiś. Jeden. Dobra, gdzieś tu. No i fajnie też akurat na 17. Niech to Cię nie blokuje. Fajnie też na 17 akurat będzie ponad 40 tysięcy litrów bawełny. To dobrze, bo już to akurat na styk starczyło mi. Nieco ponad 500 litrów zostało w tej przędzalni. Ale nasypiemy tam dwie pełne kostki, wrzucimy i będzie akurat pełno, także spoko. Dobra, tego też wyślijmy tam na pole, chociaż na razie nie będziemy go zatrudniać. Ale niech tam sobie dojedzie. A tutaj jak to wygląda? A, też kończy. Też kończy już ten John Deere. Ajajaj, mu został taki wąski pasek akurat. Słabo troszeczkę. Tak sobie zrobimy, żeby ta słoma była na polu. No i też ten tu kończy niedługo. Tego też tam wyślijmy. No tam to pole. Chociaż teraz chyba nie ma pracownika akurat wolnego, czy tego? No to nie jest też w sumie pilne, nie? Teraz, ale... Żeby już tam były gotowe, żebym wiedział co i jak. Gdybym już na razie nie nagrywał. No dawajcie tam jakiś pracownik jeden wolny. Od winogron też jest zwolniony na 7C. Trzeba go dawać i pójść dalej. Za niedługo tam wszyscy pokończą, ale no. Trzeba jakąś kolejność wprowadzić, nie?
Także tu kukurydza, no i te ponad 2 hektary. Trzeba będzie siać, czy około 2 hektarów minimum. I owsa, i... kukurydzę. Także i głębosz potem. No i gnojóweczka będzie, tej roboty będzie. Ten też dojechał, klasik za chwilę też skończy, John Deere. Tego to możemy przepiąć do siewnika. Ale na razie go nie będziemy chyba nigdzie puszczać, nie? Ewentualnie na piątce chyba. Ewentualnie na chyba piątce. Wips. Kurczaczki. Żeby teraz podpiąć ten siewnik tylko. Ups, dobrze, jakby się udało po płotach. Masakra. No i tu chyba soja, nie? Czy co my tam mamy więcej? No to w sumie niedaleko. Tu go wyślijmy. Tego też możemy tu wysłać, jak się opróżnił. To ci tam ziomeczku blokuje. Nie, ci tam nie blokuj się. Ten tutaj jechał elegancko. No już jest ta kostka. Bawełny przed chwilą wyładowana, także fajnie. Trzeba będzie zgarnąć. Ten tu też dojechał. Ten tu też dojechał. Wszyscy dojechali. A no właśnie, tak coś mi się wydawało, że coś tu było z tyłu. Dobra, są oba, także niech stoją. Tutaj będzie robota szła. No tu. Malutki omijaczek wyszedł, ale... ale nie ma tragedii naprawdę. Trzeba to wszystko poopróżniać. Kurczaczki. Tym miałem cofnąć. Z tym zatorem kurczarzą to cofnie. Biegina zmienia to masakra. Ciekawy jestem, czy te kuboty wszystkie też tak mają. Takie skrzynie ręczne. Dobra, dobra, dobra. To nie wiem, czy ta bawełna teraz... Nie, to chyba na kolejny odcinek sobie zostawimy. Nie jest to pilne. Ale mam jednego pracownika tam jeszcze. Czy dwóch nawet. No to tego może zatrudnimy. Gdzieś też generalnie on to pewnie nie skończy jeszcze. Zabraknie pewnie nojówki. Omijaki będzie pewnie robił. Być może to trzeba będzie właśnie dokończyć też obornikiem. To jest generalnie większy. Oj. Trochę mijaczka może być z lewej, ale dobra. Zobaczymy. Trzeba też opróżnić ten kombajn. Opróżnić ten kombajn. Przewieźć to do płatków zbożowych. I generalnie to już chyba tylko jest piątka do zbioru. A, i jeszcze jest sorgo. Czwórka i piątka. Sorgo i soja. No to klas na jedno, rządzi na drugie. I tyle. John już może to sorgo w takim razie. Generalnie chyba jest spoko. To pole zebrane bez omijaków. Tego jednego zebrałem, także jest elegancko. Tu też podjedźmy. Przejedźmy tam dalej. No i dobra. No w sumie też na zgrabianie można by puścić tego pracownika. No to czy teraz, czy na live właśnie. Gdzie chce te siano końcu dokończyć, to obojętnie, nie? Jeden jest jeszcze wolny, ten też będzie prawie pełny zaraz.
Trzeba gdzieś z Winogronia pojechać. I z tym owcem. Czy się tu zmieszczę? Mam nadzieję. Można by i na oprysk te winogrona puścić, nie? Ale też mi szkoda pracownika. Potem to rozsiewaczem zrobię. 2-3 przejazdy i tyle, nie? Ogarnięte. Dobra, bo już generalnie ponad 30 minut odcinka. Także będziemy kończyć. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki. A no właśnie. A no właśnie, taki jest problemik. Także JCB tu jeszcze myślę. Dlatego też kultywatora nie puszczałem. Ci też do ogarnięcia. JCB to musi jeszcze zabornikiem zawitać. Bo i tak myślę, że zabraknie na jeden przejazd pewnie, czy dwa te i gnojówki, nie? Także dzięki, do następnego razu. Trzymajcie się, no i pa pa. Także dobrze, że JCB się wreszcie na coś przyda. Także na razie trzymajcie się, no i pa pa.